Witam Państwa jak zawsze bardzo serdecznie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się nisko, oczywiście. Drodzy Państwo, temat tego filmu jest trochę tajemniczy, trochę może i prowokacyjny, bo dotyczy czyszczenia kostki brukowej z chwastów, a przy okazji oczywiście jeszcze czyszczenia umysłów z chwastów. Do tego będę zmierzał jeszcze w dalszej części filmu, ale chwasty na kostce brukowej, w szczególności wśród tych ludzi, którzy posiadają domy i te chodniki brukowane gdzieś tam do tych domów prowadzą, to jest oczywiście smora, bo to zarasta potężnie, te chwasty się tam po prostu lęgną. W zasadzie co tydzień należałoby takiej renowacji tego chodnika dokonywać. Bardzo często robi się to na kolanach, w ogóle wyrywa się to jakimiś szpachelkami i tak dalej. No cudowanie jest niebywałe z tym. I teraz, drodzy Państwo, no ja od wczoraj jestem posiadaczem takiego urządzenia na oczywiście takim kijku jak do miotły. To jest taka szczotka druciana, bardzo oczywiście efektywnie te chwasty tam usuwa, tak to wygląda w ogóle. Kosztuje to kilkanaście złotych, więc wydatek jest naprawdę niewielki, a można sobie oczywiście pracę w ogrodzie tam z tego chodnika, usuwając te chwasty, można sobie ułatwić i nie jest to aż tak uciążliwe, więc dzisiaj wypróbowałem, tutaj na filmie macie Państwo, jakie są efekty, dosłownie parę minutek i okazało się, że ten, zdaje się, blisko tam półtorej metrowy odcinek udało się oczyścić, a więc spokojnie Państwu polecam. Tutaj jest jeszcze taki zamontowany w ogóle taki szpikulec do tego, żeby gdzieś tam jeszcze wygrzebywać z tych szczelin między kostką brukową te chwasty, więc urządzenie się naprawdę sprawdza, jak ktoś ma takie problemy, a nie wie, jak sobie poradzić z takim oczywiście z tymi chwastami, to myślę, że to rozwiązanie jest najlepsze, bo myśmy tutaj próbowali już naprawdę wszystkiego niemalże, żeby te chwasty jakoś usuwać. Żadnej chemii nie stosowaliśmy nigdy, no ale jednak zawsze to była jakaś bolączka, bo to już nie jest człowiek, który ma 20 lat, który tam to obleci wszystko. No starzejemy się, więc jakoś sobie trzeba dawać radę, a chemii nie polecam jednak żadnej. Urządzenia jakieś pewnie drogie, takie mechaniczne do usuwania tych chwastów też są, no ale to jest zapewne jakiś tam wielki wydatek, a tutaj trochę takiego ruchu, bo to jak zamiatanie miotłą w zasadzie, więc takie urządzenie Państwu chciałem zaprezentować dzisiaj, a oczywiście tu Państwo widzicie, jak te chwasty tam schodzą z tego chodnika, no troszkę tam wysiłku, to nie jest wielkie jakieś wyrzeczenie, ale już powolutku będziemy przechodzili do kolejnej części tego filmu, mianowicie, czyli usuwanie chwastów z umysłu, czy w umyśle są w ogóle jakieś chwasty, czy ich nie ma. No drodzy Państwo, zaraz się przekonamy. Pozwólcie, że teraz w duchu właśnie tego oczyszczania chodnika z tych chwastów, tej kostki brukowej, tam czyszczenie, będziemy teraz mówili o chwastach w umyśle. A więc, drodzy Państwo, no jeszcze tylko krótko dodam, no ta szczotka druciana do kostki brukowej, bo taka jest fachowa nazwa, jest do nabycia we wszystkich tych tak zwanych marketach budowlanych, nawet najmniejszych, bo ja tutaj na wsi to znalazłem w takim malutkim budowlanym jakimś markecie i mówię, koszt jest bardzo niewielki, także serdecznie Państwu polecam, bo robota będzie zrobiona i za chwilę tam chodnik będzie czysty i wszystko będzie tam ładnie się prezentowało. A teraz zwróćmy uwagę na to, że, drodzy Państwo, no tak jak czyścimy kostkę brukową z tych wszystkich chwastów, tak też powinniśmy się zająć higieną umysłu, czyli oczyszczać go z tych chwastów, ze złudzeń, schorzeń życia, nawarstwionych historycznie, wszelkich religii, urojeń życia, żalu, goryczy, niespełnienia i wszelkich resentymentów, oczywiście także. Człowiek powinien stanąć wewnątrz samego siebie na czystym chodniku, sam jeden, czysty, bez pogardy do życia, która się będzie objawiać w zdobywczym wyobrażeniu.
Człowiek jest wartością samą w sobie. I jeśli pozwoli komuś zająć miejsce gospodarza w swojej jaźni, wewnątrz samego siebie, będzie skończony i będzie do końca życia pogrążony w nieszczęściu. Tam zawsze chce nam ktoś wejść do głowy i posadzić swoje chwasty. Chce nam powiedzieć, co mamy robić, jak mamy chodzić, gdzie mamy w ogóle zmierzać i tak dalej, byleby tylko zdobyć nad nami władzę, osiągnąć jakieś wpływy i oczywiście wyciągnąć od nas pieniądze, dając nam jednocześnie przeświadczenie, że my jesteśmy tak ułomni, oczywiście, że sobie sami rady dać nie potrafimy i z tym należy walczyć, bo to są główne chwasty umysłu, sadzone nam od tysiącleci przez te wszystkie chore jednostki, które bardzo często uchodzą właśnie za poczciwe, uduchowione i nie wiadomo jeszcze jak oświecone. A pamiętajcie Państwo, jeśli więcej wolności i wartości znaleźliście poza sobą, czyli ktoś posadził Wam te chwasty wewnątrz Was i stłumił w ogóle Wasze pragnienie wolności, żeby sobie Was podporządkować, to znaczy, jak mówi Cioran, żeście zbłądzili i my tak właśnie błądzimy, bo i pojawi się jakiś psycholog, jakiś szarlatan doktor, który powie Państwu nawet, jak macie spać, bo Państwo pewnie nie wiecie, jak macie spać. A skąd Państwo wiecie, jak macie psa wyprowadzać? No skąd możecie wiedzieć, jak psa wyprowadzić? Może trzeba w ogóle inną stroną chodnika iść, niż wymyśleliście, że należy. Wszystko się zmienia na tym świecie, a będzie jeszcze gorzej, bo już się nawet, już Państwo nie wychowujecie swoich dzieci w ogóle, bo skąd macie wiedzieć, jak wychować swoje dzieci? Ptaki wiedzą, jak wychować, koty wiedzą, jak wychować, a człowiek jest tak głupi, że oczywiście nie wie, jak wychować, bo ktoś mu już tam chwasty posadzi. Żebyś ty był uzależniony od tego, co ci ktoś tam ewentualnie mógłby powiedzieć, a nawet powie ci, jak być dobrym człowiekiem, no bo oczywiście dobro to jest rzecz bardzo istotna. Na czym polega owa instytucja dobra? Dobro, drodzy Państwo, to jest wartość, którą wy wnosicie sami do wspólnoty. To wy ją macie wnieść do wspólnoty, a nie być podporządkowanymi jakiejś idiotycznej w ogóle hierarchii wartości narzucanej nam oczywiście historycznie. Dobro to jest zawsze pomnożenie wartości, czyli rzucanie światła na zaciemniony obszar naszego doświadczenia. Z wykorzystaniem funkcji zła moralnego, o którym już na kanale mówiłem wielokrotnie. Im więcej wam się sadzi chwastów do tego umysłu, to chodzicie po prostu przez całe życie, udając, że jesteście dobrymi ludźmi, czy spełniającymi jakieś określone uczynki w duchu oczywiście tej konstytucji sensu historycznej, a zło, samo w sobie zło, zawsze do nas wraca. Czyli tragedia zatacza koło, przeistacza się w zło destruktywne i wywołuje wojnę, bo ludzkość tak ma zanieczyszczone umysły fatalizmami historycznymi, że zupełnie nie pojmuje tego, że dobro nie jest osobliwą masą ludzi zjednoczonych w duchu jakiejś wartości określonej dla przywileju przetrwania i przejawiającej sympatię wszystko przenikającą, lecz dobro musi być wytwarzane wspólnie przez jednostki ludzkie tworzące organizacje. To każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby mówić we własnym imieniu i mówić to, czego drugi człowiek nie widzi. Na tym ma to polegać. A teraz przejdziemy dalej, bo ten chodnik oczywiście jest cały czas brudny. My mamy tak zanieczyszczone umysły, że oczyszczenie tych umysłów być może będzie już poza naszymi możliwościami za niedługo, bo zostaniemy zamknięci po prostu w nowym obozie zagłady, w nowym obozie koncentracyjnym, bez możliwości jakiegokolwiek ruchu dla organizacji w ogóle, instytucji wolności. Bo jeśli na świecie nie ma wolności, to jest tylko błazenada, grzech, brud i zaciemnienie. W psychice odkłada się wszystko, jeśli ta psychika nie ma dobrego, odpowiedniego gospodarza. Cały brud życia, który się próbuje nazywać kulturą,
abyś był podległy, abyś chodził na smyczy czyjegoś złudzenia. Ludzie nie mają osobowości, bo stają się więźniami samych siebie. Boją się wolności. Pragną być podziwianymi. Dlatego schlebiają ludzkiemu podziwowi, bo w ich umysłach zaległa się pogarda do siebie i do tych, których ofiarą padli. Podziwiać zaś można tylko wtedy, gdy się kogoś szanuje bardziej od siebie. Przeto ci, którzy naśladują innych, są bluźniercami życia i dotkliwie cierpią. Należy usuwać pogardę ze swojego umysłu, bo pogarda to nienawiść, jak chwast w umyśle. Można nienawidzić Hitlera, a jednak szukać możliwości podboju, jak Hitler. Tych hitlerowców jest oczywiście stosunkowo dużo na świecie, bo nienawiść jako taka jest oczywiście tylko pożądaniem, bo wszystko, co stoi na przeciwstawnych biegunach, jest jednym i tym samym. I można oczywiście podziwiać kogoś, drodzy Państwo, i oznaka podziwu jest jednocześnie aktem pogardy, bo mały człowiek jest zawistny, że ktoś osiągnął status materialny i być może jeszcze jakieś inne dobra, mające służyć wyeksponowaniu jego wartości na tle grupy społecznej, i jest także zazdrosny, bo uzależnił stan swojego szczęścia od kogoś, a zatem w obydwu przypadkach nienawidzi innych i nienawidzi także siebie, bo nie zna swojej wartości. To są te wszystkie chwasty i jeszcze cała masa innych chwastów, o których piszę także w swojej książce Raj Utracony. Tutaj macie link do księgarni internetowej w bardzo atrakcyjnej cenie. Serdecznie Państwa zapraszam do zakupu. Ludzie żyją w lęku przed sobą samym. Boją się zobaczyć, kim są naprawdę. Bo to oznaczałoby brak akceptacji w tym świecie i samotność, największa udręka tego świata. Wolą zatem być niewolnikami dla aprobaty przeżycia i codziennej błazenady absurdu. Żyją wspomnieniami, pogrążają się w resentymentach, żalu, rozpaczy lub w ramionach nonsensownych kochanków. Chcą sobie wewnątrz siebie oddać cześć, zbudować wielki, potężny pomnik własnej adoracji, swej własnej wielkości i ponieść oczywiście tym samym porażkę. Gdy staniesz tam, na oczyszczonym chodniku, z całego tego syfu, powinieneś po pierwsze pamiętać, że należy w tym układzie sił psychicznych myśleć o zapomnieniu o sobie. Bo cała prawda o człowieku mieści się właśnie w zapomnieniu o ja, które pragnie zwyciężyć. Dlatego wszystko, co kroczy drogą zdobywczego wyobrażenia, czeka bolesny upadek. Gdy umierasz dla pragnienia dominacji, stajesz się wartością bezwzględną, jedyną i niepowtarzalną pasją swego życia, która pracuje z przedmiotem specjalizacji, rozważań egzystencjalnych, cały czas poszerzając go nieograniczenie, by rezygnować jednocześnie z pychy i rozzuchwalenia. Pasja wolności to siła sama w sobie. Nie można jej kupić i nie można jej przywłaszczyć. Ona robi rzeczy jedyne i niepowtarzalne, których nikt inny zrobić nie może i nie potrzebuje do tego akceptacji motłochu pogrążonego w rywalizacji i marazmie życia. Pasja wolności nie pozwala się naśladować i ona nikogo nie naśladuje. Odnalazła wartość samą w sobie, bo nie wpuściła zakażenia w swój umysł. Rezygnuje z rywalizacji, bo z rywalizacji zawsze bierze się przemoc i marazm. W świecie ludzi oczywiście, no tylko jeden może stanąć na szczycie, ktoś może zwyciężyć. A tutaj, w duchu wolności, zwycięża każdy, bo każdy dysponuje siłą swojej jedynej i niepowtarzalnej wolności, bo na tej zasadzie opiera się praca z ludzką genialnością. Tak rodzi się geniusz. Dla takiego człowieka prawda jest najważniejsza, dlatego szukaj jej jak nienasycony.
i nie szuka jednocześnie nienasycenia w tej materialnej przestrzeni. On nie gromadzi zbytku, on gromadzi to, co stanowi wartość ludzkiej cywilizacji, czyli prawda, która ma być w trakcie powstawania. Dlatego jest nienasycony i nienasycenie zawsze znajdzie jakieś ujście w naszym świecie, bo jest w języku, jest w pojęciu. Lepiej, żeby to nienasycenie znajdowało tutaj swoje miejsce, niż w tym nieszczęsnym zanieczyszczaniu planety, tą proliferacją bezużyteczności, produkowaniem rzeczy zbędnych i nikomu niepotrzebnych. No oprócz oczywiście tej szczotki drucianej do kostki brukowej, żeby te chwasty usuwać. W życiu tego człowieka nie ma miejsca na truizmy i inne trucizny. On nie zanieczyszcza umysłu, natychmiastowo wyrywa wszelkie chwasty, które go obciążają, a które wynikają jednocześnie z bezwzględnej walki o przetrwanie. Wyrzuca, wyrywa, usuwa chwasty. Rak umysłu, z którego z podłoża psychogennego powstaje cały szereg chorób typu nowotwory, wylewy krwi do mózgu i inne utrapienia umysłu niepoczytalnego. Tak pracuje umysł wolny, tak zachowuje higienę i zdrowie psychiczne i nie cierpi. Uwielbia to cierpienie, bo wówczas osiąga najwyższy stopień oświecenia. Prawda go wyzwala. Dlatego taki wolny człowiek, który pracuje z usuwaniem chwastów ze swojego umysłu do środka, do wewnątrz samego siebie, do swojego pałacu, wpuści jedynie tych, którzy podpalą jego zaciemnienie, a nie tych, którzy posadzą mu kolejne chwasty, obiecując złudzenie, splendor, oczywiście zaszczyt. Bo ten człowiek nie potrzebuje zaszczytów żadnych. On nie musi być doceniany przez innych, on sam siebie potrafi docenić. Na tym polega sztuka życia i na tym polega duma tej jednostki. Ona jest szlachetna, ona jest pewna siebie, bo zawsze rzuca światło na zaciemniony obszar ludzkiego doświadczenia. Człowiek wolny także pozwoli innym wyrywać chwasty ze swojego umysłu, bo wtedy uwalnia się od siebie. Człowiek ubezwłasnowolniony ciągle tylko sadzi kolejne chwasty, bo naiwnie wierzy w swoją wielkość, powodzenie czy wyuzdane szczęście oparte na egzaltowanej oczywiście funkcji życia pogrążonego w zachwycie nad samym sobą. I przeto jego umysł takiego człowieka jest owładnięty przez demony, a na zewnątrz świata sieje tylko spustoszenie i grozy. I drodzy Państwo, no jeśli gdziekolwiek bądź człowiek znalazł więcej wolności i prawdy niż w sobie samym, to znaczy, że zbłądził zresztą, jak mówi Cioran. Tak też dobry gospodarz wie, że tylko on może decydować o sobie, bo ma taką siłę i ma taki potencjał. Bo prawda jest w każdym człowieku. Każdy sam znajdzie drogę do siebie, jeśli mu pozwolić. Stąd też jest film na kanale Nowa Kultura dla zrujnowanego świata. Lecz problem ten polega na tym, że oprawcą zależy na tym, byś się już od nich nie uwolnił. Masz zostać ich niewolnikiem. Nienawidzisz mordercy, to znaczy, że pożądasz go. Jesteś zdolny do tego samego, co ten morderca, bo uczucia przeciwstawne to jest jedno i to samo. Po jednej i po drugiej stronie mieści się dokładnie ten sam akt barbarzyństwa. Dlatego Kościół katolicki, który określił dobro na piedestale obiektywnych ideologii, natychmiastowo wytworzył zło, czyli szatana z drugiej strony, bo zło moralne nie uczestniczyło w procesie kulturowego postępu. Przeto morderca żyje w człowieku.
zrodził się na kanwie pracy obyczaju ludzi nieuczciwych kompletnie, którzy tego mordercę wytworzyli, bo zło moralne nie uczestniczyło w procesie kulturowego postępu. Przeto ludzie chcą ukarać tego mordercę, lecz ukarali tylko samych siebie, bo ilość chwastów w ich umyśle zakłóca im całkowicie widoczność. Nie potrafią rozróżnić spraw peryferyjnych od zasadniczych. Żyją w chwastach i umierają w chwastach. A chorymi nazywają tych, którzy mają odwagę być ludźmi wolnymi, czyli tych, którzy mają, zdobyli swoje jedyne i niepowtarzalne szaleństwo, które nie umniejsza kwestii godności. Tym samym też ludzie tak szukają szaleństwa, jak opętani, bo przecież nawet morderca to jest szaleniec. Chodzi o to, żeby to szaleństwo gdzieś zmaterializować. Niewolnik musi należeć do grupy społecznej. Człowiek wolny idzie sam, bo prawda idzie sama. Jeśli prawda nie idzie sama, to nie jest prawdą. I człowiek wolny zawsze na zewnątrz ukaże ludziom ich głupotę i sam będzie szukał tych, którzy jego głupotę ukażą, by ludziom pomóc wyrywać ich chwasty z umysłu. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam także do obejrzenia podlinkowanego materiału, do zapoznania się z moimi książkami, które traktują szerzej o problemie wolności. A jeśli oczywiście zdecydujecie się Państwo zakupić sobie taką szczotkę do czyszczenia chwastów z własnych chodników, to pamiętajcie także, że przy okazji może to być dobry pretekst do tego, aby szukać także możliwości, aby chwasty z własnego umysłu usuwać, bo na tym musi się opierać istota zagadnienia, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się. Szczotka druciana do kostki brukowej.